Hej, witajcie ponownie. Ja jestem Hubson, a przed wami Grand Theft Auto 4 i kolejny odcinek z tej właśnie gry. Liczę, że uda mi się was zaskoczyć czymś nowym oraz że miło spędzicie czas. Zatem bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku z przygód Nikolaja w nostalgicznym Liberty City przyjdzie nam wykonać dwie misje u Michaela Faustina, czyli przywódcy organizacji mafijnej z Howe Beach. Pierwszym zadaniem będzie misja o nazwie Do You Have Protection, lub tak jak została przetłumaczona na polski, Zabezpieczyłeś się, co brzmi troszeczkę dwuznacznie. Nieważne, w każdym razie w ostatnim questie poznaliśmy tylko piwnicę Michaela, natomiast tym razem pan Faustin ugości nas w wystawnym pokoju stołowym. W cutscence możemy dowiedzieć się o tym, że Faustin robił ostatnio dość sporo prowokacyjnych kroków oraz że wytwórnia zajmująca się dystrybucją filmów dla dorosłych zalega z opłatami. Ku mojemu zdziwieniu, w celu wyjaśnienia całej sytuacji, będzie asystował nam Dimitri. Przed rozpoczęciem omawiania możliwości dodam, że podczas jazdy z Rascalowem między lokacjami mamy możliwość usłyszenia dwóch dialogów w drodze do sex shopu, następnie w drodze do Emunation oraz na samym końcu w drodze do domu. Przechodząc do ciekawostek, to pierwszą z nich jest to, że sex shop, w którym potoczy się pierwsza część zadania, jest otwarty przez cały czas i na każdym etapie fabuły możemy wejść do środka, aby nieco się rozejrzeć. Podczas trwania misji jest także kilka fajnych możliwości jej sfejlowania. Przykładowo, po wyjściu z posiadłości Faustina możemy zabić Dimitriego, co poskutkuje telefonem do Michaela. W każdym razie, gdy zaoszczędzimy Rascalowa i udamy się wraz z nim do sex shopu, nieopodal naszej kryjówki, to tam również znajdziemy kilka możliwych opcji, w których będziemy mogli sfejlować tego questa. W tym celu wystarczy przykładowo zostawić Dimitriego w sklepie, postrzelić Bretta w inną część ciała niż noga, lub postrzelić kogoś innego z trójki panów. Jest to dość dziwne, ponieważ gdy Joseph przekaże pieniądze Dimitriemu, to ten nawet nie zwróci uwagi, gdy postanowimy rozprawić się z całą trójką. Gdy jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rascalow zabierze nas po raz pierwszy w grze do Emunation, w którym będziemy mogli zakupić teoretycznie również pierwsze w grze SMG, w dodatku na koszt pana Faustina. Warto dodać, że gdy w jakiś sposób zdobędziemy je przed rozpoczęciem w trakcie trwania tego zadania, otrzymamy 200 kul amunicji zamiast 50. Ciekawym faktem jest również to, że podczas tej misji w Emunation możemy kupić tylko SMG i kamizelkę, oraz ewentualnie naboje do broni, które już posiadamy. Jeżeli uważacie, że na tym momencie już nic złego nie może się stać, to jesteście w błędzie. Otóż misja zakończy się niepowodzeniem również wtedy, gdy postanowimy zranić właściciela, a wyświetlona cutscenka będzie taka sama, jak chociażby wtedy, gdy postrzelimy Bretta w inną część ciała niż noga. No dobra, ale po kilkunastu niepowodzeniach nadszedł czas, aby wykonać tę misję tak jak należy. Na całe szczęście zarówno Dimitri, jak i Faust nie zapamiętają tych naszych wszystkich niepowodzeń i w dalszym ciągu będą chcieli kontynuować współpracę z Nico Bellickiem. W kolejnym zadaniu będziemy mieli możliwość odwiedzenia nowej lokacji w grze, jaką jest klub kabaretowy Pierestrojka, w którym otrzymamy kolejną misję, tym razem stricte wyznaczoną przez pana Faustina. Dimitri informuje swojego przyjaciela, że gliny zaczynają węszyć. To wszystko najprawdopodobniej spowodowane jest szalonymi ruchami ze strony Michaela, jednakże ten nie bierze takiej możliwości pod uwagę, a w dodatku jest przekonany, że w jego kręgach jest osoba, która rzekomo współpracuje z tajniakami, czy też jak kto woli jest najzwyczajniej kretem. Faustin każe udowodnić swoją lojalność wobec siebie, pojechać na miejsce i zabić potencjalną ofiarę. W drodze do Bohan, w obawach przed tym, czy aby na pewno postępujemy słusznie, możemy wykonać telefon do Rascalowa, jednakże od niego usłyszymy jedynie to, abyśmy zrobili to, co mamy zrobić. Tuż przed dojazdem na miejsce Nico automatycznie wykona telefon do Faustina, aby upewnić się, czy ten nie zmienił swojego zdania. W każdym razie nie pozostaje nam nic innego, jak wykonać wydany nam rozkaz. W tym celu musimy wybrać jedną z dwóch możliwych dróg na peron, gdzie ma znajdować się nasza ofiara. Niezależnie od tego, którą z nich wybierzemy, ujrzymy krótką cutscenkę, po której rozpocznie się pościg za niejakim Lenym. Po przeciwnej stronie wejścia na peron względem tego, którego postanowiliśmy wybrać, znajdziemy Banshee, którym będzie uciekał przed nami Lenny, oraz Vincenta, czyli pojazd, który posłuży nam do potencjalnej gonitwy. Istnieją również dwa możliwe sposoby ucieczki Lenny'ego. Pierwsza, ta mniej interesująca, w której damy mu po prostu uciec,
oraz druga znacznie ciekawsza, w której będziemy go śledzić. Lenny bowiem dojedzie do swojego domu, a misja zakończy się krótkim przerywnikiem, a w końcowym rezultacie failem. Kolejną bardzo fajną ciekawostką jest to, że Lenny'ego możemy dorwać dostając się na przystanek torami. Kadstenka nie odpali się i bez większego problemu będziemy mogli dokończyć swoją robotę. Innym, równie interesującym i łatwym sposobem na pozbycie się celu jest dostanie się na jeden z pobliskich budynków oraz szybka eliminacja z dystansu. Warto również dodać, że jeżeli nie będziemy spieszyć się z dojechaniem na peron, to Lenny wsiądzie do pociągu i odjedzie, co również naturalnie w tej misji zakończy się niepowodzeniem. Misja ta jest o tyle ważna dla fabuły, że decyzja podjęta przez Faustina spowoduje jego śmierć na kolejnym etapie rozgrywki, ponieważ nasza ofiara, jak okazuje się w rozmowie telefonicznej z Dimitrim, okazała się być synem Kennego Petrowicza, o którym wspomniałem nieco w poprzednim odcinku. I to byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się podobał oraz macie chwilkę na ocenę materiału oraz pozostawienie opinii w komentarzach. Tymczasem ja już będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!